Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny. Odcinek symulatora TD2. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż z Żorów, zaczynając Żorów w stronę stacji końcowej Arów. Jestem ciekaw, czy na tej stacji dzisiaj dojedziemy. Staram się, ale nic nie widać. Dyżurny sobie poszedł, ale mnie wyprawił. Widocznie jako ostatni byłem, więc mógł sobie na to pozwolić. Planowanie kolejnej scenerii zaborów czy kleszczów pod górą. Nie, kleszczów to chyba jeszcze w Żorze. Coś czuję, że się będzie długo wczytywać. Zobaczymy. Już tak ładnie szło, no, ale tymi wszystkimi opóźnieniami doprowadzili do tego, że już nawet ładowanie mi się opóźni. LCS kleszczu.
Jeszcze tych ludzi nie widziałem dzisiaj na swojej drodze. Tych, co są aktualnie na tej stacji. Świeci, ale z ograniczeniem do 40. Więc będziemy zwalniać. Teraz usłyszałem semafory powtarzające, mogą stać maksymalnie 3. No, miałem 2. Więc to nie ma trzeciego. Tego miejsca prędkość szlakowa będzie wynosiła 160. A najpierw rozjazdy. Nie wiem, czy on mi się na czerwono nie podświetliła prędkość. Chociaż lekko przekraczam ją. Aha, czy ja mogę przyspieszać? No i nie aż tak, panie, nie aż tak. A tam 10 mam na tych razy. Plus 24 ma malib. No i się rozpędzamy, drodzy Państwo. Jestem ciekaw, do ilu uda mi się w ogóle rozpędzić.
Ciekawe, czy siódemka by sobie lepiej poradziła z tylu zagrywania. Chodzi mi o przyspieszanie do chociażby 120. Nie? Kiedyś by trzeba było przetestować. Pan z Lipowa pływał tylko do 23. I dlatego się tak niecierpliwi. Jeśli o to chodzi. Ciągle w tym TD2 mam uszkodzone przejazdy. Dyżurny mówią, że mówisz, że już cię mają. To tam jedzie, mi się rozpędzam. Najwyżej będzie na dyżurnego. Rzeczywiście działa. Nie myśleli, że ja tutaj będę jechał tak według przepisów, nie? Po prostu wyłączyli symulację automatów. Pewnie tak było.
No i ładuje się stary bipolar. I ekran ładowania musi być. Jak to by mogło być inaczej? Ile tu pociągów? Jednak nie było otwarte do 23, było za dużo pociągów na stacji. Po prostu czekali. Bardzo mi miło, że czekali. Na mnie.
Dobrze więc, z tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.